O pozwie oświatowym władze miasta mówiły już w maju 2023 roku. Wtedy też rozpoczęły się prace nad jego przygotowaniem. Zespół urzędników przez kilka miesięcy analizował i zbierał dane, które pozwoliły na wyliczenie dokładnej kwoty, o której zwrot będzie walczyć miasto. Chodzi o 52 miliony złotych. To kwota, która obejmuje cały 2020 rok. Pozew oświatowy został złożony w piątek 29 grudnia w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Rozporządzenie dotyczące subwencji oświatowej wskazuje jasno, że wynagrodzenia pracowników oświatowych i dotacje dla placówek niepublicznych powinny być finansowane, i to bardzo ważne słowo, a nie dofinansowane z subwencji oświatowej. I my w naszym pozwie koncentrujemy się właśnie wokół tych dwóch bezspornych naszym zdaniem pozycji. To nie koniec, bowiem miasto przygotowuje się już do złożenia kolejnego pozwu oświatowego. Tym razem będzie dotyczył on 2021 roku.